17 sierpnia 2023 rok to ważna data dla polskiej edukacji, dla edukacji o demokracji bezpośredniej, bo to właśnie dzisiaj w Sejmie ogłoszono, że demokracja bezpośrednia wejdzie do szkół w dużo większym zakresie, niż miało to miejsce dotychczas. Otóż wy, szanowni państwo, nie macie pojęcia o demokracji bezpośredniej. I my was tej demokracji bezpośredniej nauczymy. Na szczęście są eksperci pana posła Pawła Kukiza, którzy przygotowali broszurę, która od przyszłego roku szkolnego będzie wchodziła do polskich szkół za pośrednictwem kuratorów o demokracji bezpośredniej. Panie pośle, bardzo dziękujemy. Mowa o lekcjach o demokracji bezpośredniej. No i tutaj chciałam poprosić o komentarz profesora Mirosława Matyję, który jest autorem broszury, która właśnie będzie dostępna dla uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczycielek w szkołach, która będzie pomagała edukować o demokracji bezpośredniej. Witam serdecznie. Pani redaktor, ma pani rację, że to jest dzień przełomowy, przynajmniej w tym rejonie Europy, Środkowo-Wschodniej. Demokracja bezpośrednia wchodzi do szkół przynajmniej parę godzin w ramach, to są bodajże lekcje na temat historii i społeczeństwa. I to są co prawda 2-3 godziny, może więcej w ciągu semestru czy roku, ale liczy się tutaj fakt, że ta idea demokracji bezpośredniej będzie popularyzowana w szkołach i to jest bardzo istotne. Ja miałem zaszczyt napisać tą broszurę dla nauczycieli po to, aby podać im kierunek i fakty, informacje na temat funkcjonowania demokracji bezpośredniej. Cieszę się, że udało mi się to zrobić, a jeszcze bardziej cieszę się, że to zostało zaakceptowane i ta informacja z dzisiaj, z posiedzenia Sejmu, potwierdza skuteczną drogę, jaką obrał Instytut Demokracji Bezpośredniej, bo ta broszura powstała w ramach tego Instytutu. No cóż, zobaczymy, jak będzie dalej. Niemniej jednak, co jest ciekawe, docieramy do młodych. Ja tutaj nie chcę wygłaszać kazań i opowieści, że młodzi są podstawą narodu, podstawą społeczeństwa i tak dalej. Niemniej jednak to są fakty. Fakty są takie, że należy stawiać na młode pokolenie, należy stawiać na uczniów i właściwie jeśli budujemy społeczeństwo obywatelskie, to musimy uświadamiać młodych. I tutaj to jest co prawda dopiero początek, ale to jest dobry początek. Ja osobiście się bardzo cieszę z tego i myślę, że jeśli chodzi o rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, to demokracja bezpośrednia jest podstawą tego społeczeństwa i vice versa. Społeczeństwo obywatelskie jest podstawą demokracji bezpośredniej. A czym jest ta demokracja bezpośrednia? To jest nic innego jak wciąganie, maksymalne wciąganie obywateli do procesu decyzyjnego, do procesu politycznego. Chodzi o ich aktywność, chodzi o współdecydowanie i tutaj tego się można najlepiej nauczyć w szkole, najpierw w szkole, a potem w praktyce. Czyli jeszcze raz powtarzam, że ta idea Instytutu Demokracji Bezpośredniej działa tutaj już w tej chwili w dwóch kierunkach. Z jednej strony, jeśli chodzi o edukację, myślę o tej broszurze, którą miałem zaszczyt napisać, i z drugiej strony walczymy o wprowadzenie skutecznych elementów demokracji bezpośredniej w naszym systemie politycznym. W jesieni mamy referendum, oczywiście jedna szkółka wiosny nie czyni, ale powiedzmy kolokwialnie, coś się dzieje i to jest ważne. I to wszystko są duże sukcesy demokracji bezpośredniej, bo właśnie tak jak pan powiedział, coś się wreszcie dzieje, także będziemy to wszystko śledzić i oczywiście dalej działać i pracować nad tym, żeby demokracja bezpośrednia w Polsce się prężnie rozwijała.